Witam Was, jestem Bartek i dzisiaj zapraszam Was na pierwsze wrażenia z użytkowania Samsung Galaxy A7. Po samych danych technicznych, w których możemy zobaczyć, że urządzenie posiada ekran o przekątnej 5,5 cala, śmiało chyba możemy stwierdzić, że A7 należy do kategorii fabletów i tak na dobrą sprawę pod względem swojej konstrukcji jest powiększoną wersją Galaxy A5 bądź Galaxy A3. Robi tutaj przede wszystkim wrażenie wykonania urządzenia i tak naprawdę po pierwsze bardzo mi się spodobał sam kolor urządzenia i chyba jakbym miał kupować tego typu urządzenie dla siebie, to właśnie skłaniałbym się ku temu kolorowi. Pod światło wygląda na taki granatowy, a bez takiego dobrego światła bardziej na czarny. Naprawdę bardzo ciekawie to wygląda. Sama budowa urządzenia opiera się przede wszystkim na aluminiowej ramce, którą znajdziemy dookoła urządzenia. Została wykonana naprawdę z niezwykłą dbałością o takie szczegóły. Na rantach z tyłu, a także z przodu mamy takie fajne fazowania, natomiast z tego co zauważyłem na egzemplarzu testowym, tutaj niestety zarysowania, jakieś obicia bardzo łatwo niestety na tych fazowaniach będą powstawać, tak więc pod względem wizualnym jest to zaleta, natomiast pod względem takiego praktycznego użytkowania można to uznać niestety za wadę. Z tyłu znajdziemy plastik. Tak mi się to wydaje, że jest to właśnie bardziej tworzywo sztuczne. Przede wszystkim wydaje mi się, że w A7 to po prostu bardziej pod palcem czuć, jakby to był plastik. Natomiast pod względem takiego swojej obróbki, polakierowania wygląda bardzo fajnie i tak jak Wam powiedziałem, pod światło to się mieni na taki granatowy kolor. Tak więc tu raczej tego nie uznaję za wadę. Natomiast warto podkreślić to, że w A7 nie mamy zdejmowalnej klapki, tak więc tutaj niestety samodzielnie baterii nie możemy sobie wymienić. Z tyłu mamy jeszcze głośniczek, który gra całkiem głośno, diody LED do robienia zdjęć, no i także lekko ponad obudowę wystający obiektyw aparatu, który powoduje to, że przy tak dużym urządzeniu, kiedy je położymy tutaj na stole, niestety podczas takiego naciskania ono będzie się niestety wyginać na prawo i lewo. Natomiast samo wykonanie określam tutaj naprawdę na ogromny plus. Przede wszystkim Galaxy A7 sprawia wrażenie wyglądać bardzo elegancko i bardzo estetycznie. Kolejna rzecz, jaka zrobiła na mnie tutaj bardzo pozytywne wrażenie, to jest wyświetlacz. Mamy tutaj ekran o przekątnej 5,5 cala, tak więc przez to możemy oczywiście plasować to urządzenie w kategorii fabletów. No i warto podkreślić to, że dla niektórych osób tutaj obsługa za pomocą jednej dłoni raczej nie będzie wchodzić w grę. Ja jeszcze daję radę, natomiast to jest już ledwo. Sam wyświetlacz posiada tutaj w stosunku do A5 zwiększoną rozdzielczość, ponieważ tutaj mamy już Full HD, czyli 1920x1080 pikseli. Całkiem ostry jest ten obraz, natomiast wydaje mi się, że tutaj nie ma co porównywać na przykład do Note 4, ponieważ on posiada mimo wszystko sporo większą rozdzielczość i te czcionki są tam dużo ostrzejsze. Natomiast tu raczej nie ma takiego ryzyka, żebyśmy się dopatrzyli jakichś pojedynczych pikseli. Pod względem odwzorowania kolorów Super AMOLED to oczywiście już samo mówi za siebie, świetne kąty widzenia, świetne nasycenie oraz kontrast barw. Sam system to tutaj tak naprawdę znajdziemy Androida w wersji KitKat. Z tego co wiem, już dla niektórych regionów została udostępniona aktualizacja do Androida Lollipop, tak więc tutaj wydaje mi się, że również dla Polski za niedługi czas takowa aktualizacja się powinna pojawić. Samo urządzenie działa na 8-rdzeniowym procesorze Exynos, z tego co pamiętam taktowanie 1,8 GHz. Muszę Wam powiedzieć, że przy takich oczywiście codziennych operacjach wszystko działa bardzo płynnie. Tutaj większych jakichś lagów, problemów nie dostrzegłem. Natomiast sprawdzałem trochę wymagających gier i z tego co zauważyłem, w pewnych momentach urządzenie lekko gubiło klatki. Nie wiem czym to było spowodowane, natomiast to zdarzało się całkiem rzadko i większość czasu takowe gry chodziły dość płynnie. Sama nakładka TouchWiz tak naprawdę wygląda bardzo bliźniaczo w stosunku do tej, jaką możemy znaleźć w Samsung Galaxy Note 4. Również większość funkcji znanych z Note'a również zostało tutaj zaimplementowanych. Oczywiście mamy tutaj multi-window i inne tego typu rzeczy. Tak więc muszę Wam powiedzieć, że nakładka i w miarę fajnie wygląda i przede wszystkim dobrze działa. Sam aparat tak naprawdę trochę mnie zawiódł, może nie tyle jeśli chodzi o właśnie ostrość tych zdjęć, właśnie TouchWiz się niestety przeładował, tak więc trochę za bardzo pochwaliłem, ale pierwszy raz taka sytuacja się niestety zdarzyła. Przejdźmy sobie jeszcze raz do aparatu.
No i przede wszystkim aparat spodobał mi się dlatego, że ostrość tych zdjęć robi tutaj bardzo pozytywne wrażenie i naprawdę odwzorowanie różnych rzeczy, różnych obiektów na tych zdjęciach robi całkiem pozytywne wrażenie. Natomiast niestety bardzo zawiodło mnie odwzorowanie barw na tych zdjęciach i wszelkie zdjęcia jakieś właśnie robione na zewnątrz niestety zdają się mieć takie lekko wyprane barwy. Porównywałem sobie, tak jak wam powiedziałem w recenzji Allview X2 Soul Pro, porównywałem właśnie sobie zdjęcia robione A7 i urządzeniem od Allview i pod względem barw dużo lepsze zdjęcia robił Allview, natomiast A7 pod względem odwzorowania tych zdjęć robiła tutaj dużo lepszą robotę. Natomiast tak jak wam powiedziałem, odwzorowanie kolorów tutaj niestety mnie na kolana nie powaliło i mogło być naprawdę dużo, dużo lepiej. Sama aplikacja aparatu tak naprawdę bardzo ergonomicznie zaprojektowana. Jest to w zasadzie bliźniaczy interfejs, jaki możemy spotkać w Samsungu Galaxy Note 4, tak więc tutaj oczywiście mamy możliwość przemieszczania się pomiędzy różnymi trybami, pobierania tego typu trybów, przełączenie się do przedniej kamerki. Tutaj warto podkreślić, że przednia kamera ma rozdzielczość 5 megapikseli, tak więc zdjęcia typu selfie naprawdę dość ciekawie tutaj mogą wychodzić. Oczywiście mamy tutaj skrót do ustawień. Tutaj warto wspomnieć, że zdjęcia w 16:9 wykonujemy sobie w rozdzielczości 9,6 megapiksela, tak więc nie jest to pełne 13, tak jak jest to tutaj w formacie 4:3. Co do samej prędkości migawki, tutaj również jest całkiem dobrze. Urządzenie całkiem szybko ostrzy różne obiekty. Tutaj trwa to dosłownie poniżej 6 sekundy i wszystko jest bardzo fajnie tutaj wyostrzone, więc pod tym względem również jest bardzo dobrze. Dobra, tak więc myślę, że to będzie na tyle w samych pierwszych wrażeniach dotyczących Samsunga Galaxy A7. Muszę wam powiedzieć, że to jest niezwykle ciekawe urządzenie, przede wszystkim dlatego, że seria A coraz bardziej się rozrasta. I cieszy mnie bardzo, że również powstała taka wersja dla osób, które lubią po prostu większe ekrany. No i również zachowano tutaj wszelkie aspekty wykonania, jakie mogliśmy spotkać w A3 czy A5. Naprawdę dość ciekawe urządzenie. I już teraz pragnę was zaprosić na pełną recenzję Galaxy A7, która powinna się ukazać już za niedługi czas. Tymczasem się z wami żegnam. Pozdrawiam was. Na razie.